mordy! W dzisiejszym odcinku będę sam w stajni. No bo nie ma żadną Oli i będę musiał wszystkie rzeczy dzisiaj zrobić sam. Czyli muszę zrobić żarcie koniom. Poprosimy frytki i dwie marchewki. Muszę wylążować dealę. I muszę coś zrobić z Primą, żeby z nią pochodzić. I w ogóle myślę, że pójdziemy na spacer. Ale to zaraz, bo teraz mam do was bardzo ważną wiadomość. Zostawcie subika. Bo większość z was nie ma zostawionych tutaj subików na tym kanale. Więc zostawcie go. I mam też ze sobą GoPro. Mam też tą taśmę na GoPro, gdzieś tu leży. I jak będę mieć kask, to przyczepię ten GoPro na kask i będziecie wszystko widzieć, to co ja robię. Ale będę też nagrywał z ręki i wziąłem też statyw, w razie czego, więc z każdej perspektywy będziecie mogli mnie widzieć. Tak, wiem, podrąbałem od rancha Bluni. I z takich ciekawostek, tu jest szafa, nie pytajcie dlaczego, oraz mam na przykład tutaj klapki Oli. Też nie pytajcie dlaczego tu są klapki Oli, ale tak. To jest masa różnych dziwnych rzeczy. Ale jedziemy do stoi! Gajtuś! No co tam? Ty słodziaku, ty stary drani, co tam u ciebie? Siankujesz z kolegami, no fajnie. Gajtek! Cześć, to Mati z przyszłości i jeśli chcecie wiedzieć, jak się znalazłem z Primą w Cafe Rio, to oglądajcie do końca i chciałem wam tylko powiedzieć, że zostały ostatnie miejsca na obozy w Rio właśnie Grande. Jeśli chcecie się zapisać, na dole macie link z postem oraz numer telefonu, na który możecie dzwonić, żeby się zapisać. I szybko dzwońcie i 10% zniżki dla wszystkich z was, jeśli powiecie, że Mati jest najlepszy. Patrzcie, tam jest Primusia i Dilusia. I zaraz idę. O, idzie tutaj, idzie, widziała mnie, idzie Primusia! Cześć! I Dilusia. Nie wiem, chyba. Nie, tam jest Dila. Albo tam. Nie mam pojęcia. Ale Primusia poznałem. No i nie wiem, czy będzie słychać, jak będę nagrywać z GoPro, ale zaraz to sprawdzimy. Bo idę po kask. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Chyba nagrywanie, to nagrywa? Dobra. I idziemy do Primusi i Diluni. No cześć! No cześć, moje dwa słodziaczki! No cześć! Primuka, no cześć! No i Dilusia też! No co tam? Jeszcze ci wracać? Ja nie wiem, czy możecie już wracać. Ale chyba nie, no jeszcze nie wracajcie, dopiero będę was ściągać i wtedy. A ja teraz idę wam zrobić jedzonko. No tak! Nie jest wam zimno? Jest ci zimno, Primusia? Jezu, koń tam biega jakiś. Jaki wariat. Pies! To jest nasz pies, on ma chyba Jack na imię, albo Lak, coś takiego. Cześć piesku. A tu są kozy. Małe się kózki urodziły i potem wam pokażę, jak one wyglądają. Ale teraz idziemy z Dilutką i muszę zobaczyć, czy w ogóle wy coś słyszycie na tych nagraniach, więc dajcie mi chwilunię dla Dilusi, bo idziemy do boksu. Dilunia, nadepła mnie, no już, masz żarcie, już. Uwaga, witam was teraz w mojej kuchni i będziemy przygotowywać dla Dili ziółka. Ziółka będziemy przygotowywać na początek, bo musi dostać to przed ruchem, czy coś takiego, z meszem, nie wiem, albo zaraz będziemy dzwonić do Oli w ogóle, bo nie mam pojęcia. Wiem, że muszę zagotować takie ziółka i siemię lniane. I to wszystko się gotuje, musi się tam poczekać, że ostygnie i wtedy dopiero może Dila to zjeść. Więc zawsze na początek to robimy. Więc zrobię teraz wam timelapse, jak ja to robię, bo to jest ultra ciekawe. Tak, oto powstało miksturę. Musimy zostawić tutaj to zaparzanie i ostygnięcia, a my teraz idziemy robić pudełko. Ale przed jedzeniem trzeba umyć te pudełka. I jesteśmy już tutaj w paszarni i dostałem info, że Dila może tylko jeść sieczkę, żeby zaleczyć ten swój żołądek, który ją boli. I będzie dostawać całą sieczkę i tę właśnie ziółkę, żeby to szybko się zaleczyło. Więc robię pudełka. I patrzcie to, jakie słodziaki w stajni, no! To jest mała dziewczynka, tam jest jeszcze mniejsza, nie, to jest chłopczyk chyba, chłopczyk. To jest stara,
a tu jest trochę większa. Złaź stamtąd, już! Patrzcie, tam czekoladka! Taka słodziutka czekoladka! Ja nie mogę! Zaraz dzwonię do Oli, że bierzemy jednego. No tak! Nauczę was dębowania! I pewnie myślicie, że to już koniec. Wszystkie pudełka są już gotowe. Nie, zabieramy je teraz znowu do kuchni! Żeby nalać tam oleje. I teraz, tu już sobie uszykowałem wszystkie oleje, które Dila musi jeść oraz coś tam z aloesu. I to wszystko muszę dodawać strzykawką w odpowiednich ilościach do każdego pudełka. I każdy olej idzie do każdego pudełka. Przecież ten koń leje lepiej ode mnie. Ja wczoraj co zrobiłem sobie na śniadanie? Płatki z mlekiem. A ten, kurde, 15 olei, 30 pasz, jakieś sieczki, sreczki, gotowane ziółka. Przecież to jest porąbane, no. I po 15 minutach wlewania strzykawką olei trzeba to wszystko wymieszać, żeby ładnie ta sieczka to wchłonęła. I potem, jak jeszcze to ostygnie, to musimy też wlać do tych pudełek. Boże święty, możemy już ich kurde stąd. Boże, jak tu jest jakoś ciemno. Dilucha! Dilusia, no gdzie ty jesteś? Patrz, co dla ciebie mam. Sieczkę, Dila, myszyk. No tak, tu przygotowałem sieczkę dla Dili, bo ona przed treningiem, czyli przed naszą lążą, musi dostać taką sieczkę i wtedy jak ja ją szykuję, to ona sobie je. Chodź Dilutka, kantar najpierw. Kantor. Też się jakoś światło zapalało. Nie wiem jak. Kantar. Chodź Dilka. Chodź tu. No chodź. Daj ten łeb, że. No. I... Chodź. No tam masz lepsze żarcie, kobieto. Chodź. No, chodź. W sumie ona będzie żarła, to nie muszę jej chyba wiązać. W sumie nie ma gdzie wyjść. Więc no. Co trzeba zrobić? Iść po inną derkę, chyba. Ochraniacze i wyczyścić. Dobra, to na razie tam ściągniemy. Co sobie jedz? Kotku, myszko, koniku mój. Ła, ale jak mam ci ściągnąć tą derkę? Ty! Puch, ale incepcja, druga derka! Ty, w sumie ja nie muszę jej czyścić, jak ona idzie na lążę, to tylko nogi chyba w sumie muszę jej wyczyścić, nie? No. No to czyścimy nogi. Szczotką. Tą chyba, magic brushem. I jedziemy. Tylko nóżki na ochraniacze i kopytka zaraz będziemy czyścić. I myślę, że to wystarczy. Już zjadłeś? Chyba muszę kopytę cię wyczyścić, nie wiem czy mogę ci czyścić jak jesz. Kurde. Daj nogę. Super, a jednak mogę. Patrzcie, dwie rzeczy naraz. Nie wiem, czy coś widzicie, bo jest bardzo ciemno. A ja nie mam pojęcia, jak się zapala tutaj światło. Bardzo ładnie. Super, zjadłaś? No to teraz trzeba cię przywiązać, bo ja się trochę boję, że mi uciekniesz. No pięknie. No to teraz jeszcze potrzebna nam derka inna. To ja idę po derkę, a ty tu poczekaj. Lucia, a ja mam do ciebie derkę. Mamy tutaj hak gdzieś, za tymi 15 uwiązami. Tu wieszamy sobie. No, i ściągamy tą. Tu łapiemy pod dupą, żeby to ładnie się złapało. O kurwa, tu są jeszcze te paski. Dobra, Dila, stój. Stój, Dila. Nie waż się ruszyć. Bo się zaplątasz i się wywalisz. Dila, stój. Noga. O, tak będzie szybciej. Stój. Noga. O wiele szybciej, niż jakbym miał to rozpinać wszystko. Noga. Do przodu. No, idź do przodu. Super. Potem się będę z tym męczył. To może leżeć tu. Boże, to jest cięższe niż myślałem. I dereczka. A ty co tu mi patrzysz na moją dupcie, Dilusi? No, lonża. Dobra, to odczepiamy. Jeszcze bat. Nie ma bata, idę po bat.
Boże, wiem o czym zapomniałem. O ochraniaczach. Wszystko mam, tylko nie mam ochraniaczy. Milutkę. Jeszcze chwilkę. Uczę się, przepraszam. Uczę się, daj mi chwilę. I ochraniacze. I te kalosze jeszcze, o. I zakładamy kaloszy. Nie wiem, czy to zawsze tak zakładam. To chyba się i tak obraca, więc jeden pies. I ochraniacze. Nigdy nie wiem, gdzie jest lewy i prawy, ale ja sobie tu czytam i patrzcie, tu mamy na przykład prawy, więc to jest ten, a ten jest ten. Widzicie, trzeba sobie pomagać, no. Pomocami technologicznymi. Kiedyś tego nie było, kiedyś trzeba było wiedzieć, jak wygląda lewy ochraniacz, prawy ochraniacz. A teraz macie wszystko napisane. Dobra, teraz chyba mamy wszystko, żeby już lążować konia. Więc idziemy. Dzwonimy do Oluchy, i, bo nie wiem, ile lążuje się konia. No, co tam? Halo? Halo? Co tam, kotku? No, raczej co tam u siebie? No, bo idziemy z Dylan się lążować i mam problem, bo jak długo się lążuje konia? Musisz 30 minut stępować z nim najpierw, a potem od razu galop zacząć. A najpierw lewa, prawa? Obojętnie, zmieniasz kierunki w stępie co kilka minut i 30. A co ile minut? Co 5? No, może być co 5. Dobra, i potem galop? Potem po 30 minutach od razu galop. A ile tego galopa? No nie wiem, tak żeby... No trochę na jedną, trochę na drugą, potem puść. 5 minut? No, nawet nie. Nie sparkaj, Dila. No dobrze, no a kus? No tak to czujesz, no trochę zakusujesz, potem trochę przejść porobisz, żeby jej też nie przeciążać. Dobra, ok, bo się całują. Okej, nara. A dajesz radę? No wszystko jest pod kontrolą. Miałem mały problem z derką, ale daliśmy radę. Okej. Nara. Nara. Chodź, Dilusia, idziemy teraz na twój ulubiony trening, najlepszy trening w twoim życiu, Dilusia. Idziemy. Tylko nie wiem, czy mam na dwór w sumie iść, czy na halę? Ja pierdzielę, koniec świata. Stój, derka! Derka, stój! Boże, wiatr rozpieprzyło. Chyba na halę. I okazało się, że hala jest zajęta. I musimy iść tutaj lążować. Więc idziemy na dwór. Więc będzie ultra fajnie. Powieje! Chodź, Dilutka, będzie zabawa. No! Ja mam bat, ty masz chęci do biegania. Idziemy. No, w kółko musisz iść. Tak jest. Boże, wokół nogi mi się zaplątało. Dilutka, stój, proszę cię. Ale ulążowanie koń jest łatwe. Dobra, ustawię sobie teraz minutnik. O nie, będzie dotrzeć do Primy teraz. O nie, Prima jest. Boże. Tam jest Prima? Idź, idź, idź. Teraz będą rżeć mordy do siebie. Popatrzcie, tu jest Dila, a Prima jest tam, w tym drugim oknie. Pewnie nie widzicie. Cicho, Primusia, potem przyjdę. Chodź, Dila. Dilucha, szybciej. Szybciej. Wstępujemy. Nie patrz tam, nie patrz tam do Primy. Dobra, GoPro mi się rozładowało. Ma 40%, ale się za każdym razem jak włączam, to się wyłącza. Więc no, no to będzie teraz z ręki. A i to będzie mi o wiele trudniej, ale pokażę wam, jak Dila umie zmieniać kierunek. Patrzcie, Dila, chodź! Nie wiem, czy wam pokażę, chodź tu. Trzeba ją trochę do nas i batem jej zakazać w tamtą stronę. Idzie w tam, widzicie? Jaki mądry koń? I teraz 5 minut w drugą stronę. Dobra, ściągnąłem Dili-derkę, ale znowu GoPro się... Oj, to jest zły pomysł, bo na standerkę. GoPro się znowu rozładowało, więc po statyw. Zawołałem kolegę, żeby poszedł mi po statyw i ustawię tutaj statyw, żebyście widzieli, jak Dila galopuje po prostu. Ok, ok. We'll be right back.
Ja pierdolę, co to się działo? Ja teraz już się ustępuję, założyłem literkę. Pewnie nic nie słychać, więc zaraz wam powiem, co tu się odpieprzyło, jak wejdę do środka, dobrze? Bo wieje jak cholera, a teraz Diluśka sobie stępuje, ładnie, ładna pogoda. Ja pierdolę. Diluśka, wracamy, robi się ciemno. Koniec już tej zabawy. Jeszcze tylko tego brakowało. Dzięki. Ja pierdolę. Więc no Dilka spierdoliła, bo był taki mocny wiatr, ona się tego przestraszyła. Akurat jak dawałem telefon Patrykowi, to ten od Rudego, to Dila zaczął odpieprzać. Dobrze, że on to nagrał. Jezus Maria. I nie wiem czemu GoPro ma 40% i się nie włącza. Masakra, nie wiem czemu w najlepszym momencie się wyłączyło, ale co z tego, co złego, a na dobre wyszło, coś tam. No i mam chociaż tak nagrane. Nie róbcie tego w domu, dwie rady. Nie idźcie lążować konia, jak tak wieje jak cholera, że urywa głowę. Druga rada, zamykajcie plac, jak jeździcie na nim. To jest taka druga rada. No i w ogóle nie bądźcie sami w stajni, jeśli nie wiecie, tak jak ja, co robić. I na koniec musimy zmienić derkę. Tylko ja tu te derki leżą tak, jak je zostawiłem. Muszę je rozplątać, odpiąć, tam ściągnąć, zanieść, to założyć. Jezus Maria, nie chcę już tu być. I teraz już naprawdę na zakończenie robimy Dili jedzonko po treningu. Taki a la mesz, ale no to nie jest mesz. Więc to jest tak. Garść sieczki, garść suszonych owoców, jedna z mikstur zrobionych wcześniej i trochę aloesu. I to wszystko mieszamy i dajemy Dilusi. Meszyk! Łe, to tak naprawdę nie meszyk, ale... Meszyk! Dilutko! No tak, masz mesz. Kurde, w sumie to nie masz. No masz, to plajdę jakąś chcesz. Primusia! No cześć! Teraz przyszła kolej na ciebie. No cześć! I no, Primie też trzeba zrobić pudełka. Ale jak zrobimy Primie pudełka, to idziemy z Primusią coś zjeść do kafe. Piękne pudełeczkę dla Primusi są już przygotowane i teraz idziemy jeść! Dobrze, idziemy z moją kochaną Primusią teraz na jedzonko. No tak, no tak, kumbelku! Nie wiem, czy wy w ogóle coś słyszycie, bo jest masakra ten dźwięk. Znaczy nie dźwięk, tylko wieje. Jezus Maria, ale gorsze to jest jeszcze błoto. Stoimy właśnie przez Rio Cafe i zobaczymy, czy Primusia nam wejdzie. Zobaczymy, czy w ogóle nas puszczą. Więc chodź, Primusia, chodź. Idziemy. Idziemy na frytki. Primusia! Dzień dobry. Dzień dobry. Czy konie też obsługujecie? Nie, chodź, Primusia, chodź. Chodź też, no. Chodź, tu też dla ciebie, ty też możesz, chodź. Dzień dobry. Nie jedz zupy, nie jedz zupy. Poprosimy frytki i dwie marchewki. Niestety marchewki się już skończyły. To same frytki. Dobrze, dużo czy małe? Małe, wystarczy. Sosem jakim? Marchewkowym. Proszę pana, zamyka się za ogonem, głupku. I kartą, dziękuję. Nie! Jem obiad. Matki! Gdzie ten tyłkiem po lodówce? No bo Primka się zesrała w restauracji, musiała wyjść na chwilę, ale no zaraz to posprzątam. Przepraszam, ja przepraszam. Jest po prostu bezczelna. No, proszę bardzo. To nie mój koń. Słodziutko. Tutaj jeszcze, proszę pana, resztki zostały. Poleciałeś. No co, było napisane, że można wejść z czworonogami. Trzeba dobrze wpisać, że nie z końmi. No. 30 lat tej działalności nikt się tak nie pomylił jak pan. Zjemy na zewnątrz. No i co? Co się tak patrzysz? Przez ciebie musieliśmy wziąć na wynos. No. Trzeba było srać. Tam była toaleta obok. No. Z Primusią to już by było na tyle. Jedziemy teraz do domu pokazać Oli, co dzisiaj robiliśmy i nagramy wam
reakcję Aleksy na to. Ja pierdzielę. Ty ją utrzymałeś? Tak. Ta, widzę, jak ją utrzymałeś. Ale nie, dobra, nie uciekła. Dobra, uciekła. Ja pierdzielę. Mati, zostawić ciebie z końmi, ją tylko wylążować. Ale patrz, jaki ma ruch tu. Tej, ktoś mi kiedyś powie, że Dila jest kulawa, no. Widać, jaka jest. Jak się pięknie rusza. Dobra, drugi filmik. A to prima w restauracji. Wziąłeś ją do restauracji. Zesrała się na środku restauracji. Ty nie zostaniesz nigdy już sam z końmi. To jest przerażające. Nie ma opcji, Mati. Nie ma opcji. Ja nie mogę. I to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zasubskrybujcie ten kanał i na dole macie... Co ty robisz? I na dole macie link do obozów. Zapraszam.